Hello, hello! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie gramy w Tower Unite, a ze mną jest Admiros i Levi. Cześć. Hello! No, Levi sobie wygląda to elegancko, a teraz zobaczcie, jak ja wyglądam. Ognista. Ja jestem ogniską laską. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie osoby, które... Uwaga, to jest bardzo ważna wiadomość. Wszystkie osoby, które grały w Gmod Tower i były tam rozwinięte, miały z meble, miały rzeczy, teraz dodali taką możliwość jak przeniesienia wszystkiego z Gmod Tower do Tower Unit. Co to znaczy? Chodzi o to, że po prostu wszystkie rzeczy, jakie mieliście w Gmod Tower, zostają sprzedane i są przeliczane na aktualne jednostki, czyli na te całe unity. Dokładnie. Ja ogólnie rzecz biorąc, wszystkie moje rzeczy z Gmod Tower, jakie miałem, zostały sprzedane. Ja w tej chwili mam około 93 tysięcy unitów, to znaczy, że jestem dosyć bogaty i będziemy mogli sobie kupić teraz fajne meble. Oprócz tego, w ramach tego, że byłem bardzo wysoko postawioną osobą w Gmod Towerze, dostałem dodatkowe rzeczy, takie jak magiczne buty, speed shoes, czyli to jest ogólnie tutaj, że wspierałem. Ogólnie szybkie buty spowodują, że poruszam się z nadludzką prędkością. Ale się szybko poruszam. Nie uciekaj od nas. On jak światło nic. Jesteś. Tak, ogólnie rzecz biorąc jestem teraz blady błyskawica. O tak. Dobra, to jest jedna rzecz, jaką dostałem. Oprócz tego dostałem jeszcze, to zaraz pokażę. Oprócz tego mam jeszcze tutaj taką ładną statuetkę. I dostałem też hajs. Co to znaczy hajs? Zaraz to wam pokażę do końca, o co chodzi. O to chodzi, że mam taki hajs i mogę rzucać hajsem. Łapiemy pieniążki, będziemy bogaci. Rzucamy hajsem, hajs. Czyli ogólnie rzecz biorąc, jak będziemy iść na striptease, będziemy mieli hajs do rzucania. Czyli takie dodatkowe tutaj urozmaicenie i dostaliśmy oczywiście taką ładną statuetkę. Oprócz tego, żeby nie było, to nie jest wszystko, zaraz wam to pokażę, to zwłaszcza widać, jak się wejdzie tutaj w inwentory, to widać, że mamy też takie rzeczy jak specjalne słuchawki, które już założyłem. Dostaliśmy jeszcze takie płomyczki, one są, jak się wchodziło w te, aha, tu w appearance się wchodzi, accessories. I tu są te wszystkie efekty, takie możemy być naelektryzowani, możemy świecić takimi gwiazdkami, możemy właśnie mieć ten promień. I tutaj właśnie, chyba to było tutaj, dostałem też te słuchawki. To wszystko jest w ramach tego, że właśnie byłem bardzo wysoko postawioną osobą w poprzednim Tower Unite. Dobra, teraz kiedy już przeszliśmy do podstaw, możemy się rozejrzeć. Lewi, ile masz hajsu? Też trochę masz. Admiros, ile masz hajsu? Trochę. 1000. To tak, Admiros, jako że nie... W ogóle można się tu handlować? Mogę na ciebie handlować, czy nie można? Nie możesz chyba. Chyba nie mogę, Levi, chyba nie można handlować, co nie? Nie, chyba się nie da. Dobra, ogólnie w tej grze niestety nie można jeszcze handlować. W każdym razie to, że Admiros jest biedny, to nie oznacza, że nie pójdziemy i nie kupimy mebli. Szybko! Do meblowni! Bladeusz, szybko! Nie tak szybko, Bladi, chociaż nigdy nie znajdziesz! Bladi Błyskawica, tak się teraz nazywam. Dobra, mamy tu kilka osób w meblowni, bo gramy sobie na... Na razie póki co gramy sobie na oficjalnym serwerze. Ja będę musiał pobiec. Dobra, to tak, teraz kiedy jesteśmy bogaci, nareszcie możemy sobie kupić rzeczy i umeblować swój pokój. Jak myślicie, co warto kupić? Zastanawiacie się pewnie. No wszystko, też tak myślę. Przede wszystkim potrzebne jest jakieś łóżko. Levi, ty też kupujesz meble? No chyba sobie kupię. Trzeba na początku kupić jakieś łóżko sobie kupimy. Dyskotekowo. Może kup te łóżko za 15 tysięcy, co ty sądzisz? Za 15 tysięcy? Czemu to jest takie drogie? To jest poduszka. Przecież, a nie łóżko. Wow! Łóżko? Dobra, kupię sobie łóżko na pewno. No, jedno łóżko. Ale sobie co, kupię za 15 tysięcy? Jedna poduszka. To musi być mega wygodne. Może Bóg sobie kupię książkę za 50. Nie. Ja sobie kupię poduszkę, bo nie stać mnie na łóżko, to sobie kupię samą poduszkę. O. Może lemaki kupię. O, może fontanny sobie kupię. Co tam? Holiolo! Zacznę od fontanny! Moje ten rozrzutność, co nie? Nie, musi być na razie oszczędni, ponieważ jesteśmy biedni. Kiedyś jak się dorobię fortuny, to wtedy będę wydawać. Na razie jest, mimo 90 tysięcy, no nadal nie jest tak dużo w tej grze, bo tu wszystko jest bardzo drogie. Kupię sobie poduszkę i kupię Ale myślę, sobie że parę rzeczy można pokupować. Może. TV, nie. Kupmy coach. O, to jest dobry pomysł. Kup sobie kanapę. Ognisko sobie kup. Nie, ja sobie kupię na razie jakąś fajną kanapę. Nie chcę za drogą kupować kanapę, bo... No to jest taka optymalna chyba, co nie? Tu są takie mniejsze, a ja proszę o takiej dłużej, co nie? To jest taka chyba, taka nowoczesna. Dobra, kupię sobie kanapę, dwie rzeczy na razie mamy. Jakieś może elegantne ławki może na razie, chociaż może jedną ja sobie wiem, kupię. Ja wiem, ja sobie kupię globus. Globus sobie kupisz? Dobry globus pomysł. Sobie kupię.
No, też ja bym chciał się napić tej fontanny? Poli, wiem, wody z fontanny byś się chciał napić. Ja wiem, ja cię znam, Admirosie. Tak, ty taki tak, jesteś właśnie. Z wody ten. Globus, decoration. To są dekoracyjne. Deski zobaczmy. Desk. Biurko, mogę sobie jakieś kupić. Co to jest? Drogie, niby drogie biurko, ale mogę sobie kupić kubek, oczywiście to zrobimy. Lecimy dalej. Lampki można sobie kupić, może jakąś fajną lampkę do oświetlania. O, nie chcę być bankrutem tak szybko. To, co jest na zewnątrz. Ja już jestem. Właśnie też tak szybko się nie chcę stać bankrutem, dlatego... Bo poduszkę kupiłeś jedni raz. Na razie... Kupił poduszkę? No to... Jestem bankrutem. Ja kupiłem sobie takie krzesło. W takim razie powiem ci, że warto. O, bar! Bar to jest podstawa. No chyba będę musiał mieć bar prędzej czy później. To bar kupimy. Biorąc pod uwagę, że jest bardzo ważne, to musimy kupić bar. Nie. Nie, no może jeszcze sobie stół kupię, ale nie, to jest za drogi wydatek. A gdzie tu się... A nie, bo są inne sklepy. I wszystko mi się usunęło, ale głupek. Blady, cię kręcę. Ty głupcu, bo tutaj, nie kupiłeś potwierdź. Bo to się nie kupuje od razu, tylko no muszę nie, obsiąść do to... koszyka wrzucasz. No właśnie. Oj, Blady, Blady. O Bożeż ty. Ej, return. Ale jestem głupi i całe moje zakupy poszły. No dobra, to jeszcze raz to szybko pokupuję. Nie wiem, nie wiem tylko. O, mogę książkę sobie kupić. Książki są tanie, 50 kasy kosztują. O, poduszka i książka, to jest super zestawienie w ogóle. No i już mamy poduszkę, książkę i może. Nie, globus jest za drogi. Jaki drogi globus? Na co myślałeś? Globus jest drogi, no ciężko zrobić taki globus, bo. O, to... poduszkę, książkę i lampkę nocną, ale nie bo wiem, czy wiesz, nie na to stać. Jak sobie kupisz globus, to możesz sobie dookoła świata przejechać palcem. Na może, może ja już mam łóżko w tym moim pokoju. Może tak być, nie wiadomo. Nie wiem, jak się tam wchodziło, więc będziecie musieli mnie zaprowadzić. Troszkę. Spoko, spoko. Kilka rzeczy sobie pokupuję. Faktycznie, globus jest strasznie ciężki, naszej drogi. Desk sobie kupię. Nie jestem pewien, czy wszystko kupiłem. Kurczę, co chciałem. Mogę z tobą trade'a dać, Blady? Nie wiem właśnie, a możesz? Wciśnij tab. Wciśnij tab i ja tam mam takie coś jak backę. Może da się, zaraz zobaczymy. Pick i mogę te request tradę. No to może się da, zaraz zobaczymy, czy się da trade ale robić. Ale to czeka, a nie, to table. Przez Steama się trade robi jakiś. Tak, to może da się. No to przez Steama się tradujesz, czy... Nie wiem, może tak jest, dobra. Item, dobra, na razie zaraz, kupię... Zaraz sprawdzimy to. Dobra, kupiłem. Transaction in progress, dobra, kupiłem sobie troszeczkę nie. Medli. Dobra, kupiłem sobie troszeczkę medli, wydałem. Gdzie jest przed Steama? Zaraz zobaczę. Admiros. Ale to nie działa. Request trade, tak? No, i to i się łącza z Steam, się... ale to nie jest to. Nie, może kiedyś tak będzie, może jeszcze... Friend request. Może jeszcze nie wprowadzili tej opcji. Dobra, kilka mebli kupiłem. Teraz chodźcie do... Wiecie do czego chodźcie? Okay. Chodźcie tutaj do muzycznego. Zobaczę, czy w muzycznym jest coś fajnego do kupienia. Nie, to nie jest muzyczny, tylko elektro... Kiberek, jeju! Jakie to jest ważne, żeby kupić. Admiros, kupuj kiberek od razu. Jakaś, ale nie wiem, czy mnie stać na kiberek. Kuchnia. Jej, jakie to są ważne rzeczy. O, lodówka, Jezu, a ja takich ja rzeczy nie mam? Kupuję. A takie, ej, a takie rzeczy jak domyślnie nie było? Nie było tam lodówek i tak dalej? Lewi. Ej, tu nie ma przecież. Tutaj chyba nie ma, ale... Nie ma. To kupię wszystko. Ale kiberek gdzie kupię? Były. Co było? Pamiętam. Ale gdzie to jest... były. Nie stać, ja już nie mam pieniędzy. Ja 20 ale mam. Ale ważne rzeczy to... są. Ja ci kręcę. O, monitor kupię. Muszę no sobie dupa, jakiś super nie monitor będę miał kiberka. Ja się tylko przygotuję, żeby mieć swoją własną kuchnię. Ja idę do sklepu muzycznego. Tyle. Nic mi... Jakie to są drogie rzeczy, nie stać mnie na nic. Dobra, jolo. Chyba idę ukraść pieniądze. Lawa lampa? No chyba koniecznie. Lawę lampę? No koniecznie musimy mieć lawę lampę. Radio. Lawę no, lampę? Jasne, że tak. Komputer? No przecież bez tego nie będę żył. Security kamera? No proszę cię, to jest podstawa. O, TV Lerch, to mi się podoba. TV Lerch, chyba powinien mieć duży ten. Toster? No przecież to jest podstawa. Pilot do telewizora? Przecież bez tego nie mogłem żyć. Zraszacz? Jeszcze zraszacz kup. Raczej zraszacz, nie wiem jak to się w sumie nazywa. Czemu to aż takie drogie jest? To kupimy sobie. O Boże, ale żem teraz rozrzutny jest ten człowiek. A ja chodzę człowiek sobie rozrzutny. I nie mam, bieduję tutaj sobie z wami. Zróbmy jakiś napad na sklep. Zaraz to zrobimy. Dobra, wszystko w swoim czasie. Poczekaj, kupiłem toster. Dobra, dyspozytor wody mi się chyba przyda, co nie? No chyba tak. No na pewno. No mi się wydaje, że takie podstawy. Klawiatura? Czy to keyboard? No przecież bez klawiatury to jak ja będę grać? Bez myszki? No też, jak ja będę bez myszki grać? Muszę całe akcesoria kupić. Jak szaleje, no projektor? No przecież to chyba podstawa. Telefon? No jak ja będę dzwonić do tego? Telefon? Ej, dobrze, neon, światełka mi... dodające klimatu? No proszę no. cię. Ja cię kręcę. 31 tysięcy? No... Nie zapomnij zaakceptować tego. Tak, 37 tysięcy, co tam? Bogaty jestem w końcu, co nie mogę sobie pozwolić?
YouTuber ze mnie sławny. Będę. Dobra, to tak. Tyle by było, jeśli chodzi o kupowanie rzeczy w tym sklepie. Teraz czas na następny sklep, czyli na. Chyba. Muzyczny. Muzyczny. Czyli tak, wielką ścianę, wielki głośnik. No wydaje mi się, że to jest jednak podstawa. Pianino! Myślę, że pianino powinieneś sobie kupić. Tylko, no, the speakers, czyli największa na świecie speakers, co nie? Głośnik największy. No chyba będę musiał kupić, co nie? Bo jednak kusi mnie za bardzo. Playable. Czyli tak, mamy tak, pianino mamy, strasznie drogie pianino, aż 15 tysięcy. No ale jak to się mówi, kto bogatemu zabroni? Czy może perkusję? Perkusję czy pianino, jak myślicie? Pianino, zdecydowanie. Pianino, co nie, bo ja jestem człowiek kultura. Pianino. I kupię sobie może dwa gigantyczne głośniki, bo jak to się mówi, kto bogatemu zabroni? I kolejne 21 kafli w dupę. Jak psu w dupę, jak to się mówi po pobocznemu. Dobra, kolejny. Ej, właśnie nie wiem, czy starczy mi na zwierzątko, ale jestem głupi. Przecież zwierzątko to jest podstawa, jak ja muszę kupić mojego mruczka. Mruczku! Gdzie ty biegniesz? Do zwierzątko. O, naprzeciwko, dobra. Ja zaniżam się do szłapie. Pet. Nie, dobra, starczy mi, jest, będę miał pet melon. Cat? Co to jest? Pet cat? Jak to działa niby? O nie, mi już nie starczy, tylko pet? Melon, nie chcę melona. Ale, jakie to są drogie? Ale moment, no widzę. Pet-kety. Ale ten pet cat, ja nie wiem jak to działa, bo ja chcę, żeby tak się fajnie, bo melon się tak fajnie toczył, a ten pet cat to moim zdaniem to coś jest podejrzanie. Nie, ja kupię i pokażę wam. Idę sprzedać ten telewizor, który kupiłam. Melona? No, kota. A skąd masz pieniądze? No będę miała, jak sprzedam telewizor, czekajcie. Dobra, no tak, są rzeczy ważne i ważniejsze, jak to się mówi. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Ja się wracam. Jezus, jakaś, nie wiem, dziwna jestem. A to można fajne rzeczy kupić, Admiros, jak się tak patrzy, co? Nie, Dino plus, pluszak Dino, to przecież podstawa. Nawet, można tu łódkę elektryczną puszczać i nią jeździć, ale super. No. Dobra. Ale jakie drogie to jest. Dobra, kup mruczka, zobaczymy, co się stanie. Teraz kupuję kota i dzięki temu kotowi. Używaj poprawnej polszczyzny. Ej, ale właśnie, a owoce? A pomarańcz nie przy... Bez cytryn ja nie przeżyję! Musimy kupić zapas cytryn. I teraz jestem bankrutem, bo zostało mi tylko 26. Dobra, pokaż mruczka, nie. Jest mruczek. No dobra, idź. No jest pod tobą. No dobra, oddal się. Jak się rusza za tobą? Boże, co to jest? Wow! Jakiś melon! Boże, nie. co to za słodki kotek! Ale słodkie kiciuś! Ale słodko! Jakie emotki puszcza do nas, zobaczcie! Nie oszukujmy się, żaden z tego to mruczek. Melon jest najlepszy, to jest mój... Jedyny na świecie zwierzaczek to jest właśnie zwierzaczek melon. Tak się ja nazywa. Ja tam już lubię mojego koteczka. Tylko jak się używa, mojego melonka? Jak go zmusić, żeby ten chodził? O jest! Patrzcie na mruczka! To jest mruczek! Dlaczego mogę? Jak mogę mu nadać imię? Jak chcę mu nadać imię? I co, jak mam to zrobić? Nie da się? To jest mój mruczek! Mój melon mruczek. Dobra, chodźcie tu mruczek, jeszcze. Mruczek. Przyrządy do włamywania tutaj można kupić. Wow. A nie, jednak nie. Serio? Nie, coś jest innego. Garnki! Tu rzeczy kucharskie można, knajfa. Petrychy można kupić. A nie, może coś się będzie stać, bo tu noże można kupić. Tak, zdecydowanie. Kupię sobie nóż, widelec, ale nie, talerz już nie jest. Po kilka nawet, co ci tam? No talerz nie, ale kup widelec. Łyżkę możesz kupić chyba. Dobra. Kupię nóż i widelec. Ja kupiłem nawet po kilka. Co tu jeszcze mamy? Cooking. O, prezenty można tu kupić. Fajne, bardzo fajne. Podoba mi się decoration. Można kupić też tu wspaniałe dekoracje, ale mega drogie. Young. Czyli coś takiego. Nic ciekawego. Media. Można kupić stary komputer, to jest ten. Ej, Old TV może ci będzie stać. Będziesz miał w końcu jakikolwiek telewizor. Nie, za drogi jest. Ej, nie, jetpack tu można kupić. No, cóż, chyba trzeba. Magiczne rzeczy też można kupić. Lerch Potion. Ile daje ci Lerch Potion, a ile ten? Levi. Co? Jak bardzo Lerch Potion cię zlerdżuje? O, patrz, na przykład tutaj ktoś jest taki duży właśnie z tego. Ach, jak to teraz odjąć? No faktycznie, co najmniej o połowę, bym powiedział. No, o połowę. O połowę więcej. Ale już, dwa razy już, większy. Już lepszy jest ten mniejszy, zmniejszający znaczy. No ale potem trzeba wrócić do normy, co nie? Czyli trzeba sobie kupić normal. Lerch i... Co to jest? Bliter... Small potion, to jest ten ma pomniejszający, tak? Small, dobra. Big deal. Jejku!
Ten olbrzym cię goni, Admiros. Nie? Gdzie on jest? No gonił cię, widziałam to. Tak? O nie. On cię goni. Dobra, mam już jetpack, mam jakieś widz. Takie podstawy. Dobra, zostało mi jeszcze, tak? Nie, może twój widz, no nie wiadomo, może zacznę ten, może ci pożyczyć, zapytaj się, czy może od ciebie hajsu możesz pożyczyć od niego. Dawaj, dobra, hajs. Poczekaj. Chodźmy jeszcze na chwilę do zabawkowni, mam jeszcze 15 kafli, myślisz, że warto wszystko, wiesz, wydać? Czy zostawić sobie coś na później? Chyba nie. Nie no, wydaj wszystko. Nie, nie wiem, na co. Albo dobra, na razie, dobra, na razie jakieś takie podstawy kupione. Chodźcie szybko do mieszkanka, dobra? Szybko do mieszkanka! Okay. No nie tak szybko, bladzi! A to tam. Ale się za mną kurzy. No właśnie. Jak tak pędzisz, nie ma. O, widzę cię z góry. Ale się kurzy za mną, co nie? Kurzy cię, Bladeusz. Bo ten twój mruczek się teleportuje, dlatego tak się kurzy. Dlaczego no? Mruczek no. Nie zadąża nam za mną. Do windy! Tum! Ta winda jest ekspresowa. To jest windza turbo. Dobra, Admiros. Czyli tak. Czyli dobra, ja... O, napoje tu można kupić jakieś pyszne chyba. No, ja już kupiłem sobie jeden. A. Ale nie wiem, co się z nimi robi. Piję chyba. Właśnie nie wiem jak. Właśnie nie da. Dobra, to tak. Ja wezmę... Pójdę do swojego... Public czy friends only? Friends only. Dobra, ja idę do swojego kondo, ty do mnie przyjdziesz, dobra? Ja cię zaproszę. Dobra. I ciebie też, Lewi, dobra? Dobra. Potem pójdziemy do Admirosa. No jakoś tak. Na początku pójdziemy do mnie, ja się troszeczkę rozbuduję, potem pójdziemy do Admirosa. Admiros się rozbuduje z tego, co kupił. Co nie? A potem Lewi. Może zaczniemy ode mnie, będzie szybko. Nie, no, dobra. Kłamali mnie, ja mam lodówkę, to po co mi druga lodówka? Ach, ale w pięknym miejscu się ten. Mój piękny pokój jak jest moim pięknym. Można się już joinować? Tak, dawajcie, joinujcie się. Dołącz do gry, chyba to będzie to. Nie. Dołącz do gry. Nie, nie to wiem. Nie, nie wiem w sumie. Jak mogę was zaprosić? A już to chyba przerabialiśmy, pamiętasz? No jakoś ten, jakoś cię chyba zapraszałem już, to nie? Loading condo, no jakoś tak. Może zaproś do gry, albo coś. Mam tu jakieś przyciski? O, ty chyba, Admiros, znikłeś. Znikłem, poszedłem do swojej chatki. A jak to się zapraszało, bo już zapomniałem. Nie mam pojęcia. Jakoś to było, ale poczekaj. Jestem głupi. Możesz przez Steama zaprosić? A, może, że przez Steama. Dobry pomysł, Admiros. No, jakoś tak chyba było. Z zapraszaniem. Dobrze mówię? Nie wiem. Dołącz do gry. Dołącz do gry to nie działa tam. Zaprosiłem cię przez Steama. Kliknę. Nie, nie, nic się nie stało. Zaprosiłem cię, Lewi, też przez Steama. Kibelek też mam, czuję się oszukany. Nie, no na pewno jakoś dało się, bo pamiętam. No byłem przecież, byłem. No byłeś, właśnie. Razem, no. Zapomnieliśmy, jak to się robi. Ło, mogę dzień zmieniać, w sensie porę dnia, ale super. Nie mam pojęcia, nie mogę sobie przypomnieć, jak to robiliśmy. Ej. Dobra, dam na Publix. Teraz dam na Publix. Spróbujcie teraz się dołączyć jakoś. Do mnie. Dołącz do gry. Nic się nie dzieje. Naprawdę? Ale jakoś pamiętam, że to jakoś przy tym, no przy tej... Przy czym? W recepcji jakoś to robiliśmy. Kojarzy. To podejdź do recepcji, zapytaj się, czy może do mnie przypójść. No one can join. Dzień dobry, chciałbym dołączyć do Bladiego. No nie może pan. Aha, no to do widzenia. Powiedz, że ciebie to nie obchodzi. Jesteś Admiros, tak powiedz. Jesteś Admiros i nie ma tu litości nawet. Zaproś do gry. No i? Zaproś do gry, zaprosiłem was. Spróbujcie jeszcze raz. No nic to nie dało. Nic, może musi być publiczny po prostu. No jest publiczny w tej chwili. A. Ten kota. No, u mnie. Czekajcie, może go wyrzucę. Nie, nie wyrzucaj go. Nie. Niech zostanie. On będzie miał kanał. Trzymajcie ma kanał? Ma kanał twój kot? Nie prowadzi pieska ze mną. Desiaka? Pieska czasami Desiaka jest... ma swój kanał. Nie, nie, nie ma. Na odcinku tego dodajemy czasem. Ale mój kot to właśnie... Ej, ten jetpack jest nieograniczony?
że to on jest jakąś hidenicą, a nie ja tak naprawdę. Ej, ten jetpack jest nieograniczony? Tak, jest super? Ale mega. Jest ograniczony chyba, nie? Nie, nie, nie jest ograniczony. Chyba, że ja mam taki specjalny. Mapa jest ograniczona. Nie, nie, nie. Mapa jest ograniczona po prostu. Dobra, czyli co? Nie możecie się... Dobra. Ta, zaproście mnie do siebie, Admiros. No, żebym wiedział jak. Zaprosimy. No, przecież najpierw muszę wejść, bo wszedłem ze swojej chatki, żeby windą pojechać. Prasowa winda. To jest mój domek. To się nazywa luksusowa wieża, co nie? Wchodzisz do swojego mieszkania i budzisz się na jakiejś wyspie. A jesteś w wieży niby. No nieźle. Dobra, jestem w swoim domku. No zaproś mnie. Zobaczymy, czy uda mi się do Admirosa dołączyć przynajmniej. Nie mam opcji zaproś do gry. Mam tylko dołącz do gry. Jest chyba przez wyżej Steama. Właśnie jest przez Steama. Opcja. Nie mam, mam tylko dołącz. A jak dasz dołącz, to też nie możesz? Dobrze. Niech się bierze dołącz, to się nic w ogóle nie dzieje. Nic się nie dzieje. Hmm. No dobra, ja się cofnę do menu na razie. Cofnę się może do menu i spróbuję jeszcze raz. To nie było tak jakoś, że w party byliśmy? Da się być w party? Na razie się cofam do serwera, co nie? Cofam się do serwera. Może to się da zrobić jakoś ten, ale dziwne szczerze mówiąc. Przydałoby się jakoś lepiej zorganizowane, lepiej zrobione. No zaraz to wykombinujemy, żeby się razem przenieść do pokoju. Tylko mi się długo ładuje mega. Jesteście? Mi też się strasznie długo ładuje właśnie. To jest po prostu kilkugodzinne ładowanie. Kilkugodzinne ładowanie. No nic. Kilkugodzinne ładowanie. Świetna muzyka na czekanie. Co nie? Kilkugodzinne ładowanie. O la la la. Ile można czekać, żeby się coś załadowało? O długo. No tak. Co bym zrobił, gdyby mi się szybciej załadowało? Na pewno ucieszyłbym się i to bardziej niż hej. Only Steam friends can join. Kłamie. Tak, może mogłem pójść do menu, może byłoby szybciej, gdybym poszedł do menu. Ja wejdę do swojej chatki i zobaczymy, może gdzieś... O, jestem w końcu, jestem ogólnie rzecz biorąc, w końcu się dołączyłem, dobra. Czyli co, Admiros, ty jesteś, gdzie teraz jesteś? W swojej chatce, z plażą. Tak, i co, możesz mnie zaprosić? A z tego głównego... Nie mam menu? Coś takiego. Próbowaliście? Ja cię kręcę. Co? Z tego głównego menu próbowaliście zrobić nie, po prostu pokój? Nie, a ty próbowałeś? Jakie mam lagi, co się właśnie porobiło tu? Może to trzeba właśnie z głównego menu zrobić pokój. Dobra, i przekonałaś mnie mega, tak zrobimy. Tak zrobimy, skoro Lewi mówisz, że główne menu, to tak zrobimy. Znaczy ja tylko proponuję. Dobra. Jorko, no, wychodzimy z tego serwera. Find też, no to mi się wydaje, że właśnie tak... To właśnie my musimy z Admirosem przez Find znaleźć twoje kondo. Jak? Boże. No, w menu głównym jest. Oj no. Tak, jest. Gdzie jest fajnie? Jest. Dobra, jest to teraz. Fine, ej, dobra, dawaj, stworzyłem kondo, dołączcie się teraz do mnie. Przez główne menu, znajdźcie mnie. Jest friends only. Mogę zmienić na. A gdzie wy to widzicie? Ja tego nie widzę. A, your kondo fine, dobra. Dobra. No, znajdź ten kondo. Jest bloody. Dawaj, to dołączajcie się do bladusza. Na tych wbijam. No i wbijam. Jak to? Ja nie widzę. A, bo tutaj jest replay.